będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich dzisiaj zgromadzonych na naszym tutaj porannym śniadaniu. Niebawem uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. My dzisiaj mamy tutaj okazję spotkać się w naszym ośrodku diecezjalnego Caritas. Zanim poświęcę, chciałbym, drodzy moi, złożyć wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, które mają swoje zakorzenienie w tej wielkiej tajemnicy śmierci, męki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Przeżyliśmy Wielki Czwartek, który kojarzy się nam z ustanowieniem sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii, ale przede wszystkim mówimy, Wielki Czwartek to jest sakrament miłości. Ten piękny moment, jaki przeżyliśmy, o którym mówi Ewangelia, to jest obmycie nóg, jakiego dokonał Pan Jezus wobec apostołów, to nam zapada zawsze w pamięć i chcemy naśladować w tej służbie dla innych ludzi. A więc czwartek to dzień miłości. Piątek to jest dzień wiary. Dzięki wierze Chrystus Pan podejmuje tę wielką misję odkupienia. Wiara jest dla nas fundamentem życia. Sobota to jest dzień nadziei. Tak jak życzymy sobie miłości, wiary, życzymy sobie nadziei. A poranek, jak nastanie, będzie czasem radości. I do tej radości wszyscy się przygotowujemy, bo Królestwo Boże to jest wieczna radość. Tego sobie życzę. Tak, bo jestem to, że tak zaproszony, ale już wychodzę, chociaż mi przykro jest, bo tak wspaniale tutaj jest, że no, nie chcę się odchodzić nawet do tego, bo takie ludzie wspaniali, nie tylko, że tam jadło to wszystko i wspaniali ludzie okrasy z tym uśmiechem dają, że to wszystko jest takie okej. No. Dziękuję.